Mariusz, po 17 latach zmieniasz klub, przenosisz się z PGS Krybełchatów do Trefla Gdańsk. Jakie emocje towarzyszą tej zmianie? No, na pewno jest to dla mnie duża zmiana, bo przez 17 ostatnich lat było wiele fajnych chwil w moim byłym klubie i na pewno dużo fajnych, ciekawych emocji, szczęścia, zwycięstw, także jest mi ciężko zostawić tamto miejsce, aczkolwiek jestem też ciekaw nowych wyzwań i nadarzyła się taka okazja, zmiana miejsca, przede wszystkim zamieszkania, jak i również nowe wyzwania pod kątem sportowym. Czekam na nie z niecierpliwością. Jest to niewiadoma, niewątpliwie, ale bardzo, bardzo pozytywna niewiadoma. Taka pierwsza zmiana klubu, poza tym krótkim wątkiem katarskim, często dotyczy młodszych zawodników. No, ty po tych 17 latach raczej nie będziesz się czuł jak nowicjusz, mimo że to pierwsza taka zmiana. Wątek katarski był fajną przygodą pod wieloma względami, ale faktycznie to będzie w tej dorosłej siatkówce, w tej siatkówce na wysokim poziomie, będzie to pierwsza moja zmiana barw klubowych i myślę, że jestem też gotowy na to, żeby przede wszystkim z rodziną się przenieść tutaj i ciekawy tego miejsca. Co roku udowadniasz swoją formę, wartość sportową. Jakie są twoje oczekiwania na te nadchodzące rozgrywki? No też Tref Gdańsk jest klubem o troszeczkę innych celach niż PGS Krabełchatów. W Bełchatowie jednak co roku gdzieś jest ta chęć i głośne mówienie o chęci zdobycia Mistrzostwa Polski. Ja może powiem troszeczkę przewrotnie, bo przez 17 lat grałem zawsze o wysokie cele, o cele, które były stawiane przez zarząd klubu, jak i również cele, które były stawiane przez samych zawodników. I myślę, że to nauczyło mnie podejścia jednego do sportu, aby wygrywać i zdobywać wszystko, co się da. I z takim też nastawieniem tutaj przyjdę, dlatego cieszę się, że będę mógł też w drużynie służyć swoim doświadczeniem i umiejętnościami. Na papierze mogą się te cele różnić, oczywiście Tref ma przed sobą troszeczkę inną drogę, jeśli w ten sposób możemy to określić, aczkolwiek cele to są zawsze punkty na naszej drodze, które sami w sobie wyznaczamy. Ja jestem człowiekiem taki, który zawsze chce sięgać jak najwięcej, więc z takim nastawieniem tutaj będę pracował i pomagał też moim kolegom w drużynie. Z Michałem Winiarskim znacie się świetnie z boiska, już w Bełchatowie też współpracowaliście w tej formule drugi szkoleniowiec zawodnik, a jak zapatrujesz się na tą nową dla was sytuację Michała Winiarskiego w roli pierwszego trenera? Ja nie pierwszy raz będę w takiej konfiguracji współpracował, bo już kilka razy miałem styczność z trenerem, który był moim kolegą z boiska i tak się dzieje po raz kolejny. Obserwując zeszłoroczny sezon, mogę tylko przyklasnąć Michałowi, bo zrobił coś fantastycznego z tymi chłopakami, którzy byli w zeszłym sezonie i mam nadzieję, że ten zapał zawsze będzie w sobie rozwijał i te piękne emocje, które mu towarzyszą podczas jakichkolwiek spotkań, czy wygranych, czy przegranych, będą zawsze pomagały mu w rozwoju osobistym. Fakt, że w Bełchatowie współpracowaliśmy na linii drugi trener i zawodnik i ta relacja była trochę inna, aczkolwiek myślę, że na tyle dobrze się znamy, że ta współpraca też tutaj będzie bardzo pozytywnie się układać. Osoba Michała Winiarskiego była tym głównym powodem, dla którego zdecydowałeś się wybrać właśnie Gdańsk? Może też jakieś pozytywne opinie Michała o Gdańsku? Ja myślę, że to była jedna ze składowych, która wpłynęła na moją decyzję. Przede wszystkim ja jestem w etapie takiego mojego życia, dosyć długiego pod kątem siatkarskim, że nastąpiła zmiana barw klubowych, ale też
chciałem podjąć odpowiednią decyzję dla całej mojej rodziny, dla moich dzieci, dla ich rozwoju. I niewątpliwie Gdańsk jest miejscem, gdzie ten rozwój może być im dany. Tref posiada bardzo dobrze rozwiniętą płaszczyznę pracy z dziećmi pod kątem piłki siatkowej. Jest to, podejrzewam, z tego co zasięgnąłem informacji, jeden z najlepszych ośrodków, co też miało przełożenie na to, że chciałem, żeby mój syn też występował w grupach młodzieżowych i biorąc wszelkie aspekty, no były same pozytywy. A tak jak już wspomniałem wcześniej, no Michał na pewno był osobą, którą dzięki której też przeszedłem do Gdańska, bo rozmawialiśmy kilkukrotnie przez telefon jeszcze zanim taka typowa oferta przyszła i wymieniliśmy kilka fajnych, ciekawych spostrzeżeń i myślę, że mając na uwadze moje doświadczenie i umiejętności, mam nadzieję, że pomogę Michałowi w zbudowaniu czegoś fajnego, może w zapoczątkowaniu czegoś fajnego, co będzie miało przyszłość wieloletnią. Spacerujemy obecnie w jednym z bardziej urokliwych miejsc w Gdańsku. Ty już miałeś okazję poznać Gdańsk, czy dopiero będziesz odkrywać te wszystkie uroki i walory? No powiem szczerze i tutaj nie skłamię, że to jest pierwsza moja wizyta w Gdańsku, bo już kilkakrotnie byłem, aczkolwiek bardziej turystycznie i wiele miejsc widziałem, ale ja nigdy nie byłem tutaj bardzo długo. Przez ostatnie kilka tygodni spędzałem tutaj dość dużo czasu ze względu na to, żeby znaleźć przede wszystkim odpowiednie miejsce do zamieszkania. Odpowiednio odległościowe, żeby też nie stworzyło mi większych problemów siedzenia przede wszystkim w samochodzie, ale bardzo mi się podoba. Kolejna wizyta, kolejna dłuższa wizyta i to miasto zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Twoją pasją jest fotografia, więc chyba tutaj w tym nadmorskim klimacie będziesz miał dużo okazji, by to zacięcie, hobby rozwijać. No na pewno to był też jeden z takich dodatków, które wziąłem pod uwagę. Oczywiście zabrałem cały sprzęt i w wolnej chwili, jeżeli tylko będzie możliwość, to do plaży mam niedaleko. To myślę, że poznam wiele zakątków, pięknych zakątków tej okolicy i miasta Gdańsk, jak i również okolicznych, bo całe Trójmiasto jest ładne, ale mam nadzieję, że będzie na tyle czasu, żebyśmy mogli te wszystkie moje pasje pogodzić. Rzeczywiście, przyjdzie sezon, priorytetem są rozgrywki i wtedy się trzeba skupić na rzeczach ważniejszych, ale jak tylko będzie taki czas na odstresowanie się, zrelaksowanie, to wtedy na pewno wezmę aparat i pośmigam po okolicy.